Jesteśmy przed Wałbrzyską Galerią Wiktoria. Wybraliśmy się tutaj na otwarcie nowego klubu fitness. City Fit ma nie tylko imponującą liczbę sprzętów, ogromną powierzchnię, ale coś, co ma go znacznie wyróżnić spośród innych klubów w Wałbrzychu, a mianowicie 24-godzinną dostępność. Właśnie nastała właśnie ten moment, czyli godzina 24:00, kiedy otwieramy nasz klub, na który bardzo długo czekaliśmy. Zarówno ja, jak i mój zespół dołożymy wszelkich starań, żebyście się czuli na tej siłowni, w tym klubie, jak u siebie w domu, żeby panowała super, ekstra, koleżeńska atmosfera i żebyście mogli tutaj ćwiczyć 24 na dobę i żebyście nie chcieli wychodzić z tej siłowni. Tego Wam życzę, również sobie i uważam, że możemy zacząć. Co wyróżnia Państwa siłownię spośród innych klubów fitness w regionie? Przede wszystkim, co nas wyróżnia, to system 24 na dobę, czyli nasz klub jest czynny 24 na dobę dla naszego klienta. Drugą taką innowacyjną rzeczą, którą możemy zaproponować klientowi, jest brak całkowicie jakichkolwiek karnetów. System jest tak naprawdę sterowany poprzez odcisk palca. Czyli tak na dobrą sprawę klient nie musi przynosić ze sobą żadnego karnetu, żadnej karty czytnikowej, tylko poprzez odcisk palca rejestruje się w naszym systemie, przechodzi przez portal i jest już w tym momencie w naszej siłowni. Co więcej, no mamy na dzień dzisiejszy do dyspozycji rozbudowaną ofertę dla naszego klienta, także możemy zaprosić do naszego klubu zarówno osoby, które dopiero zaczynają ćwiczyć, dopiero zaczynają swoją przygodę z fitnessem, z siłownią, jak i te, które są zaawansowane, które już mają doświadczenie i które są stałymi bywalcami na różnych siłowniach. Także nasza siłownia jest podzielona na kilka takich właśnie stref, gdzie na dobrą sprawę każdy będzie mógł sobie znaleźć miejsce do swojego treningu. Tak? Mamy tutaj między innymi, mogę powiedzieć, że jest to strefa wolnych ciężarów, strefa treningu funkcjonalnego, strefa stretchingu, strefa cardio i strefa maszyn i urządzeń, które tak naprawdę są bardzo wysokiej jakości. Pozwolą nam komfortowo spędzić ten czas i tak naprawdę maksymalnie wykorzystać swoje możliwości na treningu. Dodatkową rzeczą, którą tak naprawdę przyciąga naszych klientów, jest atrakcyjna cena, która naszemu klientowi pozwala korzystać wszystkiego, tak jak powiedziałam wcześniej, 24 na dobę, zarówno i z siłowni, jak i z zajęć fitness. Co Pana skłoniło, żeby się dzisiaj pojawić w tych takich dosyć nieszablonowych godzinach, jak na ćwiczenia? Razem z kolegą skończyliśmy o 22, także godzina w sam raz dla nas. Będzie Pan tu wracał nocami? Oczywiście. Czy myśli Pan, że pomysł na 24-godzinną siłownię w Wałbrzychu sprawdzi się? Sprawdzi się, tak mi się wydaje, ponieważ dużo młodych ludzi pracuje do późnych godzin i potrzebują tego. Co Pani robi tutaj o 12 w nocy? Przyjdźmy na siłownię. To jest jedna siłownia, która jest otwarta po 24, a to, że my pracujemy do 21, to jest akurat dla nas rewelacyjna sprawa. Będziecie wracać? Będziemy na pewno tutaj wracać. Najbardziej strefa fitness nas interesuje i czekamy na zajęcia. No i też bardzo rozbudowana strefa cardio, jak również na maszynach. Otwarcie klubu poprzedzał blisko tydzień dni otwartych. Wiemy, że cieszyły się te dni otwarte bardzo dużym powodzeniem. Mieli Państwo sporo gości. Jakie są prognozy? Czy myślą Państwo, że system 24-godzinny faktycznie sprawdzi się w Wałbrzychu? Jestem przekonana, że się sprawdzi. Z tego względu, że mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, 15-letniego, kiedy też byłam instruktorem fitness i orientuję się, jaka grupa ludzi i kto przychodzi do naszych klubów w Wałbrzychu i okolicach. I na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że spotkałam wiele twarzy, mnóstwo osób, którzy po raz pierwszy zawitali do naszego klubu i jestem przekonana, że te osoby wrócą i rozpoczną swój start ze sportem, z fitnessem właśnie w naszej siłowni.